Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy. Przygody Ragnara w naszym europejskim modzie. Znajdujemy się teraz na Węgrzech i walczymy z Rzymem, czyli właściwie bronimy ich przed Rzymem. Dobra, jest ostatni quest, który musimy zrobić. Pojechać do Belgradu i zrobić tam... co się nazywa? Zwiad. Jedziemy do Belgradu zrobić zwiad, więc jedźmy teraz tam szybko. Zrekrutujmy oczywiście żołnierzy. Chcę jak najwięcej wojska teraz zrobić, bo to jest kiepsko, prawda? Rzym ma o wiele większą siłę. Na szczęście mamy jeszcze dużo miast, więc broniąc się jesteśmy w stanie... Okej, tutaj stopić wojska rzymskie. Widzę, że tutaj mnie chyba będą zaraz gonić. Więc no Belgrad, muszę zrobić ostatnie tutaj ruchy w Belgradzie, więc dobra, uciekamy na razie. To jest jakaś armia, ale 189 to i wciąż będzie nas mniej, więc nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Chyba tego questa nie uda się wykonać, bo został jeden dzień. Został jeden dzień, a jak widać trochę nas tutaj gonią i nie pozwalają. A to trochę czasu trwa, więc no nie, niestety nie uda się. Szkoda. Weźmy sobie jak najwięcej żołnierzy. O, tutaj też mamy dużo piechoty. Co prawda ta piechota potrzebuje podbić sobie poziomu, ale porekrutujemy co się da. Porekrutujemy co się da. Tutaj kolejnych jeszcze co 8 trzeba. No to może jedźmy w tym kierunku. Armia ucieka przed głupią Jacquinta. Oj, i zostali złapani. Niedobrze, że ich złapali. Tu 13. Okej, ale uciekają. Tu 16, to jest jakaś Phoebe. Phoebe, tak? Grupa Phoebe, Clan Gabras, Roman Empire, nie dorwę ich. Niestety tego zwiadu się nie udało, szkoda. Zaraz, co tu się dzieje? 134. Ty, nasi wygrywają, nasi, to nie jest takie słabe. Ja tam dojadę szybko? Aj, już nie. Już nie, szkoda. A, ja nie mam dobrej armii, żeby z nimi walczyć tutaj. To są ranni, ale nie, Palantin Guard. O nie, to by nawet nie dojechał tam, szkoda. Bo to rzeczywiście... Ej, to moi się nieźle bronili, trzeba przyznać. Dobra, to co my zrobimy? Zaczniemy od splądrowania tego miasteczka. Tej wioseczki. Daj mi wrogie działanie, napadnij na wioskę. Zaatakuj. Także napadniemy, zaatakujemy. To dzięki temu podbijemy level, trochę więcej sobie zarobimy. Piechota tam. Kawaleria tu. Łucznicy tu. Co jest? Dobra, dostał. Dostał. Dobra, i jedziemy tutaj. No i pięknie. Jednego straciliśmy, ale dajemy radę. Dobra, poczekajcie, mogę rzucić jeszcze. I nie trafiłem. No i do widzenia. Mamy to zwycięstwo. Weźmy 6. Weźmy sobie to i zaczynamy plądrować. Tylko, że ja nie wiem, czy ja zdążę z tym plądrowaniem. Zobaczymy. Jeżeli ktoś tutaj do mnie podjedzie, to będziemy uciekać. Wielkość grupy i mniejsze. Tak, to jest dobre. W razie nikt do mnie nie jedzie, więc to zdołamy chyba to złupić, co? No i wiecie, ja będę biegał teraz po rzymskich wioskach i właśnie starał się to dokładnie robić. Grupa, że... Okej, jakaś 300 osób do mnie biegnie. Więc nie złupiłem wszystkiego. Zaraz tam wrócę i dokończymy, co trzeba. Patrz, no jeszcze kolejnych. Teraz tak, awansik. No właśnie. Awansik ludzi. Podejdźmy sprzedać, co mam. Jeńców i tutaj. Kolejny tysiaczek. Krowa, narzędzia. Owca, twarda skóra, twarde drewno. Weźmy tych trzech strażników. Aha, oni teraz bronią tej wioski, widzę. O, najemnicy się do nas przyłączyli, dobrze.
Barbacons i jak to wygląda. 2500 na 4300. Wciąż miasta mamy 2, oni 9. Nie mamy tak dużo miast. No tak, miasta są 2, zamków jest dużo. No myślę, że jakoś więcej tego jest, ale nie. No to tego Zagrzeba będziemy bronić bardzo. Patrzcie, jak tam robi ich w konia tamten. No, mamy tu jakąś armię. Fajnie by było, jakby jakaś inna moja się też pojawiła. Byśmy mogli sobie rzeczywiście tutaj bardziej podziałać. Znowu tutaj biegną. Patrzcie, jak oni mnie gonią. Jak oni tutaj kombinują. Minus 300. Teraz. Podejmij wrogie działanie, napadnij na wioskę, łupimy dalej. Trzeba to dokończyć. To łupienie, tam też widzę, ktoś się łupi. Wioska złupiona. Nie podoba ci się to, porządku. Myślałem, że nie będzie ci się to podobać. Podejmij wrogie działanie, napadnij na wioskę. Lecimy. Jesteśmy gotowi, żeby zakończyć to łupienie, jak będzie, ale tutaj sobie trochę zarobimy. O, tam ktoś się pojawił przy mieście. Chyba wyjdzie, co? Oho. Wejdzie. Widzę, ich jest 125. Jeżeli nie będą połączeni, to moglibyśmy tutaj walczyć. A już będą połączeni, to nie. Już będą połączeni. Dobra, 6 kolejnych awansowało. W Belgradzie jest 460 ludzi. Teraz moglibyście zaatakować ich. Teraz jak już z tych 60 jest, to nie. No. Fajnie by było, jakby się rozdzielili, bo wtedy ja bym mógł zaatakować. Ale wiecie co? Ja pojadę tędy. Od tej strony. Spróbujmy ich jakoś złapać. Tam ci się nieźle z nimi bawią. A my tu jeszcze mamy przejście. Wida. Kurde. Szybko tutaj są w stanie mnie wyłapać. Trzeba przyznać. Dobra, my jedziemy tutaj. Z tej strony teraz. Nie wiem, czy nasi tu są. O, walka jest. Dali radę. Pojmali ich. Dobrze. Tutaj ich pojmali. I teraz tak. Jadę pomóc. 148 nas. Dobra, dobrze. O to chodzi. Będę wyłapywał takie pojedyncze grupy. I postaramy się zrobić... mapa, ciekawe, tylko oni mają... Patrzcie, ile konnicy. Ile oni mają konnicy. Ta konnica będzie problematyczna tutaj. Ja nie wiem, czy zostanie na wzgórzach nie byłoby lepszym pomysłem. Mają dobre jednostki. Dobra. Cavalry, give horse archers! Attack, kill them all! Ja nie mogę oberwać jakąś lancą wysiadu, ale sam chyba lancę będę musiał zacząć używać. No to nie będzie łatwa misja. Wszyscy do ataku wszędzie po prostu chyba. Mapa nam nie będzie sprzyjała do tej walki. Zobaczysz, że oni nam 21 już pokonali. Chciałem pomóc naszemu, ale... Nie spodziewałem się, myślałem, że będzie jakiś wąski przesmyk czy coś, gdzie te konnice zniwelujemy, a tak to... Kiepsko to widzę. Tutaj stoimy wszyscy w grupie. Zobacz, nie mogę ich załatwić, nie? Ciągle tutaj siekam, ale...
O nie. Zakończ bitwę. Czy ja mogę wycofać się? Jeżeli mogę się wycofać, to to zrobię, bo... O, odejdź po prostu, tak. Zwyczajnie, no nie jesteśmy w stanie tutaj nic zrobić. Moi mają bardzo słaby... piechurom na koniach. Bardzo słabych ludzi. Ja bym musiał naprawdę ich gdzieś przetrenować w jakichś mniejszych bitewkach, ale tak to kiepsko to wygląda, kurde, no. Próbowałem mu pomóc, ale nie da rady. O, tutaj było dwóch. Wiecie co, może zacznę rekrutować tylko rzeczywiście już takich lepszych. Drugi tier przynajmniej, trzeci. Trochę rannych, więc też nie wyjdzie to najgorzej. Patrzcie na to, właśnie. Do Budapesztu teraz. No, ale nasi, dobra, widzę, że przynajmniej tu są i coś tam próbują zebrać. Hungarian Caravan Guard? Nie. Jesteś Walijczykiem, proszę. Dobra, tych już weźmy. To znowu było powyżej setki. To 7, tak? Mam 107, 100, a bo jeszcze ranni są, to więcej tego będzie. Wida. O! Gran Routiers dołączył do nas jako najemnicy, dobrze. To może z tymi najemnikami tutaj coś się uda tutaj poogarniać. Natomiast no co, czekam aż tu nasi zostaną, ten Peter na przykład zacznie z kimś walkę. Dorwie kogoś. I będziemy walczyć. Chodź Peter. Ja mogę, nie mam, nie mogę prowadzić własnej armii. Daphne. Patrzcie, ile ich tu jest. Armia Ellas jakaś idzie. Zawarli pokój. Niedobrze, że zawarli pokój. No i co ja teraz? 700 na minusie. Pokój jest tutaj zawarty. Te Saloniki należą do kultury grecko-romańskiej. Doukas to jest część Imperium Rzymskiego. Kurde, no. Niedobrze. Teraz tak, pogadajmy z tym Emilia. Chodź tu, Emilia. Chcę z tobą pogadać. Well. Jestem Ragnar, pani. Very well. What do you propose? Mam propozycję. Mogę ci dać jednostki. Nie, chciałem ci dać jednostki w zamian za coś tam. A tu nie da się, także sprzedam ci swoje wojsko. Very well. What do you propose? Chcę zakończyć swój kontrakt. Mogę przerwać, kiedy zechcę, bo patrzycie mi za bitwę. No właśnie. W porządku. Trzeba zobaczyć, kto z kim teraz ma wojnę. Czyli wejdźmy sobie w królestwa. Ci nie. Księstwo Polskie też z nikim nie ma wojny. Sultanat też nie. Święte Cesarstwo Rzymskie. Anglia i Francja. To słuchajcie, jadę do Francji teraz. Będziemy służyć Francji. Przyprowadzę 100 wojaków i to może być dobre. A Święte Cesarskie Rzymskie trzeba troszeczkę, wiecie, ukrócić. Więc podróżujemy dalej. No i zobaczcie, już niedługo kolejny poziom planu. I może pomyślamy właśnie wtedy o tym, nie? Czy jeszcze ze 100 tysięcy zebrać i tą małżonkę mieć. Wtedy już będę mógł mieć więcej ludzi. Metz, dobra, do Paryża. Widzę, że Paryż na razie dalej jest francuski, tyle dobrze. Barbakons dołączył do księstwa papieskiego. Jesteśmy przy Paryżu. Chodźmy tutaj, idź do twierdzy. Filip I. Porozmawiajmy z samym królem. Zwoł mnie Ragnar. Chcę o czymś porozmawiać. Chcę służbę. Mój miecz jest na swój rozkaz odpowiednią służbę. Nie prowadzicie wojny? Przecież przed chwilą mnie... Chyba, że to się zmieniło w tym momencie. Czekajcie. Strona główna. Królestwa. Święte Cesarstwo Rzymskie. Już tylko z Anglią. Okej. Okay. Tylko z Anglią. Dobra, ile będzie kosztowała mnie przeprawa, nie? To będziemy bronić Anglii teraz. Przed Cesarstwem Rzymskim. Tam ktoś ewidentnie był teraz, bo... 1600, no myślałem, że więcej, dobrze.
Londyn. Oho, tu są walki pod Londynem. Czekajcie, szybko dołączmy do twierdzy. Rozmawiajmy z tobą. Chcę podjąć służbę, mój wiedzę zna rozkazy, oczywiście. Zgadzam się i patrzy teraz. Pomóżmy grupie Williama. No i dobrze, że tu się zjawiliśmy, bo mogliby przegrać. Więc w idealnym momencie jesteśmy. Witaj, William, jest powrotem. Infantry, follow me! Infantry, move! Move, move, move! Dobra, moi łucznicy. Stanę tutaj, łucznicy konni. Pojadą na nich konni, tak? To jest moja piechota tu. Moja piechota zawalczy z ich kawalerią. Dobrze. Do widzenia. Dostał. A, zatrzymało go coś. O Jezu, trafiłem swojego. To oni już uciekają? Czy ucznicy zostali? I kusznicy. Dobra. O, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O ty. Do ataku. No tu, pięknie, oni się próbują przegrupować, więc... Patrzcie, berberscy najemnicy są w służbie Anglii, widzę. To ciekawe. Jeden jeszcze gdzieś został. No i nie ma to. Dobra. Ja straciłem 4 ludzi, ale 23 u mnie awansowało. Więc bitwa na plus. No pojedziemy sobie po tej Europie, powalczymy. Jesteś w mojej niewoli. Nie chcę tych, ale tych jeńców biorę. Tamtych żołnierzy nie chcę. To wszystko biorę. Teraz tak, wyjedźmy do Londynu. Sprzedajmy teraz za 7. Elwira wywłaszczona z Portugalii. Angielscy strażnicy karawany. Nie, na razie nie. To co mam w zupełności, wydaje mi się, że wystarczy. $15,000, widzicie to? Tak, 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 tak. Jedzenie. Przyda się trochę mięsa, trochę daktyli, trochę piwa, no i gliny nie będą jeść. Dobra, jest dużo kasy, jest. 15,000 dla mnie wpadło. Awansik ludzi, no właśnie. Co my tu mamy? Zamek jest oblegany. Chodźmy. 600 ludzi oblega ten zamek. Czy przyjdzie tu pomoc z naszej strony? Jak coś to ja się będę tam może pakował, ale to fajnie by było, jakby ktoś tu jeszcze przyszedł. Pomoc. Ty, Calais należy do nich. Do Epsteinów. Czy jakaś armia przyjdzie tutaj obronić tego, czy nie? Nie bardzo. I zastanawiam się, czekajcie. Katapulty są jakieś, więc teoretycznie 120... Nie, nie damy rady, ich jest 500. Mimo może lepszych ludzi, to tak. Ale gdyby ktokolwiek tu przyszedł, byśmy to wybronili. Zostało zdobyte. Dobra, turniej w Londynie w takim razie. Dołączmy do turnieju. Kapalin z Kanidą do wygrania. Ja chcę walczyć. Chcę walczyć.
Ło, jak się przeskoczył. Elvira wywłaszczona jest u mnie. I Eira, shield maidenka. Dobra, ten już leży. Nie udało się. Teraz jak to wyjdzie? Bo jest 2 na 2. Znaczy nie, 3 na 2. No kogo ty strzelasz? Do ciebie ziomek biegnie. Okej, okay, 1 na 1. I to jest Banner Knight. Myślę, że Banner Knight da radę. To jest rycerz, jakby nie patrzysz. Kontra Yeoman. Tylko, że rycerz ma konia, nie? Zawróć, zawróć, zawróć i dziabnij go. No i cudownie. Przeszliśmy do następnego etapu. Ja kontra Shield Maidenka. No bo ja... Wow, ale tak, to było dobre, bo ona się zablokowała o ten. Oho, i ja kontra ten Banner Knight. No to będzie ciężkie, ale to było dobre miejsce do walki, że idziemy tutaj. No i do widzenia. Pokonany, zwycięstwo jest. Dobrze. Przynajmniej tyle. Zobaczę tę czapę, może jakaś fajna, a jak nie, to pójdę na sprzedaż. Bo moi raczej też mają już chyba takie same jak ja nawet czapy. To się to zaraz okaże. Gdzie się zakończył? Koń tyjalski, już mogę go używać, patrzcie. Kapalin. Tak, tutaj nie ma już znaczenia. Dobra, co z tą ekipą, która siedzi w tym? No i gdzieś tam sobie biegają. Tu widzę, że jest plądrowana wiocha. No i teraz pytanie, czy wy mnie doglądzicie? Nie, ale przecież to jest do walki. Jest 400, nas tutaj jest 100, 200, 300, też 400, jakbyśmy tylko zaczęli walczyć. O Boże, bez strat go prawie porobili. Czekajmy tu chwilę. Jeśli oni wyjdą, no to jest, trzeba zebrać armię. Przede wszystkim Anglia, zbierzcie się. Bierzcie się i zawalczcie. Ops, tam będzie walka. Ragnar, ale nikt nie chce stawiać mi opór. Ragnar zdobył poziom. Taktyka i tutaj to ze zwiadem. No patrzcie, gdyby ktokolwiek zaczął stawiać im opór, to nie. To jest koniec Anglii. Zobaczcie, że oni nic im... Zobaczcie, co się dzieje. Jedną po drugim wybijają nam. Chyba, że liczymy na to, że ich wygłodzimy teraz w ten sposób. Okej, okay, Ermen Trunde tworzy jakąś armię. O, no, dorwaliśmy ludzi. Gdzie jest ta armia tworzona? Tu. Dobra, dołączmy do niej. Dołącz do armii. 309, widzicie? Jeszcze kilku tu niech się zjedzie i zaraz może im stawimy czoła, ale chwilowo nie wygląda. Okej, okay, no. Patrzcie, nas 310 i 180 i mają szansę wygrać. Anglia jest rozbita totalnie. Ja poprowadzę piechotę w takim razie. Nasz plan to pozostać w defensywie, dobrze. Słuchajcie, może zrobimy coś takiego, że ja zawalczę jak piechota, to piechota, nie? Chodźcie. Poprowadzę ich. Jak na razie tam jazda, walka podjazdowa. To tak. Ile mamy strzelców? 58, dobra, bo oni mają 43. To ta konnica będzie problemem raczej. Łucznicy konni, czekajcie. Ustawić się szybko. Zatrzymać tych konnych.
Właśnie w ten sposób. Na razie jest dobrze. Wracam do ataku. Idziemy do ataku. Dobra. Dobrze. Bo kto mnie zagonić w grób? Nie mogę się dać, bo to będzie i koniec. Do widzenia. Tego już nie ma. W porządku, wychodzi to dobrze. Wygrywamy. Wszyscy za mną. No, uderzamy na nich. Tutaj zawalczymy na razie z tymi. Choć łucznicy nas rzeczywiście powybijają trochę. Shieldwall. I z Shieldwall idziemy. Tarcze i podchodzimy do przodu na tych łuczników. Ustawić się. Idziemy do przodu. Ale mnie sieknął. Ale dobiegliśmy. Dobiegliśmy. Mojej grupy 25 padło. Temistokles z chirurgów zdobył poziom. Dużo sławy, dużo morali, dużo łupów. Połowa łupów dla mnie. To mi się podoba. Nawet więcej niż po 51%. Jesteś w mojej niewoli i ty jesteś w mojej niewoli. A ciebie uratował... Nie, dobra. Weźmy sobie frankijskich trochę żołnierzy. Yeomanów. Spirchangel. Dobra, Giermek też. Ja wezmę wszystkich. Teraz to jest taka walka, że tutaj trzeba, więc angielskich ludzi pod siebie też biorę. Biorę też to. I oczywiście 47 do awansu. Trochę piechoty zrobiłem, bo to się przyda. No i lecimy dalej. Tych trzeba dorwać teraz i odbić nasze ziemię. Opuśćmy armię po to, żeby właśnie sobie tych tutaj pogonić. Dużo jeńców, jedźmy do Londynu. To ja poczekam. I teraz zaatakuję. Cudownie. 61 to po prostu w ten sposób. I ty jesteś w mojej niewoli. Piękna sprawa. Patrzcie, ilu ich zdobyłem. Normandzki hełm kolczy. No, hełm. I to jest zbroja lepsza. Hełm wikingów. Cudownie. No, dobrze. Dobrze to było. Teraz tak. Broń miotana. Broń miotanie, kiedy rozpoczynasz na wierzchowcu. Tak, no niech będzie, bo w sumie tak, będę to robił na wierzchowcu. Będzie 2000. Biorę to. Patrz, ile już mam. A, zaraz będzie jeszcze więcej. 25. 32. Czekajcie. Ja tu widziałem chyba lepszą tarczę. Duża okrągła tarcza. Nie, nie jest lepsza niż moja. 37 tysięcy. No my naprawdę się tutaj wzbogacimy. Co jest fajne dla mnie. Bardzo fajne, bym powiedział. Dużo ziarna. 44 tysiące są, dobra. Tych nie. Jakiś tutaj żołnierzy. Nie, ale kilku zaraz zrekrutujemy, nie? Teraz tak. Zamek ma 118 ludzi. Czy ja mógłbym go zacząć oblegać? Może mógłbym. Jak jest z jedzeniem w tym zamku? Na dwa dni. Zróbmy oblężenie. O kurczę, ile tego można budować? A nie, dobra, jest ok. Może ktoś się do mnie przyłączy. Zobaczymy. Dużo inżynierii mi teraz pójdzie. Odejdźmy. Bo tutaj ktoś jedzie.
60 German Herbman. Herbman. Przybywa kurier z Wilhelma III i pyta się, czy zostanę być jego wasalem, czy zgodzę się być jego wasalem. Nie, nie zgodzę się być jego wasalem. Natomiast trzeba zrobić tak. Muszę zobaczyć German Herbman. Co to jest? Herbman. Okej, okay, dobra, wiecie co? To jest atak, to jest atak. My z nimi zawalczymy. A niestety wyszedł. Uciekł w sensie. Ty, on podąża za mną, ale zaraz ucieka, nie? O, dzień dobry. Dobrze słyszysz. Zawalczymy. Moja piechota tutaj zrobi naprawdę dużo. Ale... Tak, bo on miał dużo łuczników, nie? To trzeba uważać. Dobra. Tak, i teraz tak, poddamy im tutaj podejść. Co, jakim cudem to przeleciało w ogóle? Ta górka jest idealna tutaj. O, stał. Niemiecki rycerz. Dobór. Dobra. Dobrze, bijemy. Tak. Do widzenia. Jeszcze ktoś uciekł. A widzę go. Duże zwycięstwo. Fajnie. O to właśnie chodzi. Tak trzeba ich tutaj pokonać. W taki sposób. Jesteś w mojej niewoli. A spokojnie, ja cię sprzedam. Ja cię tutaj sprzedam. Więc teraz tak, jedziemy tu. O, tamten zamek jest oblegany. I tu jest armia moja. Co tu się dzieje? Czekajcie, sprzedam jeńców. Weźmy żołnierzy, weźmy tych dwóch sierżantów. Krzyżowców. Teraz tak, tu, tu i tu. Dobra, teraz szybki zwiad. Minus do czasu nieładu, broń jednoręczna, łączne doświadczenie piechoty jako premia do... Okej, to jest dobre. Teraz tak. Wiecie, bo nie mogę kliknąć tego na nich. Chodzi, tu jest problem. Dobra, jadę w tamtym. Do tej armii dołączy. 1000 ludzi tutaj przyjechało. Tu jest 281. Będzie ciężko. Dobra, tych trzeba tutaj odciąć jednak. Oni ich wyjdą zza Londynu, bo przy tym Londynie to będzie problem. No nie ma jak ich kliknąć nawet. Patrzcie, wieśniacy nie mogą dobiec do miasta, to się źle dzieje. Ale teraz tak, ja mam szansę, bo tu nie ma jedzenia, tutaj garnizon topnieje, to ja mam szansę to zdobyć teraz. I możliwe, że to ich sprowokuje, żeby tutaj przyjechać. Ja wykorzystam sytuację i
Zaczniemy się tutaj budować. O, jedzie tutaj armia ze mną. Okej, jest nas więcej. Szkoda, bo ja chciałem ich tu jeszcze bardziej przetrzymać. I samemu bym to zrobił, ale no. Ale ja dowodzę? Nie. I stoisz na czele tego oblężenia. No to dołączmy się. Przyłączmy się w takim razie do tego oblężenia. Zawalczyć trzeba. No i czekajcie, no jeżeli będzie tak, że Cesarstwo Rzymskie będzie płynęło tutaj na wyspę i tutaj będziemy z nim walczyć, to jesteśmy w stanie to rzeczywiście fajnie ogarnąć. Grupa Ragnar straciła 11, czyli oni mają tu czym strzelać. Nie widziałem, nic nie słyszałem. Nagle widzicie, minus 11 było. A są, dobra, strzelają. I najgorsze, że w moich ludzi strzelają. Dobra, już wchodzimy na drabinę, to tyle dobrze. Ja też od razu pcham się na górę, tylko dobiegnę tam. Co tak stoisz tutaj? Dostał. Proszę mi nawet nie próbować zrzucać, nie dacie rady. Chodzimy na górę. Chyba to są moi, zobaczcie. Czy moja ekipa tu wchodzi? Nie chcemy tę górę zdobyć. I co mnie zdobyliśmy? Jak tarczami lecą wysoko. Oh no. Myślałem, że to są schody. Zostało jakiś. Jeden, dwóch. Tam gdzieś w środku. I zwycięstwo. Na 18, 15, których straciliśmy, to są moi, niestety. Nie fart, że strzelała do mnie ta wieża. Czy katapulta. Biorę znowu jeńców. Biorę teraz to. Zdobyto to. Podejdźmy. 850 dostaję. Tak jak jestem, idzie tutaj jakaś armia, idzie. Idźmy tutaj, sprzedajemy. Pielgrzymów mógłbym wziąć, ale to nie. Pielgrzymi w armii nordyckiej nie pasuje. Tutaj oczywiście tak. Pytanie, stepowy łuk, a czy mam jakieś lepsze łuki? Czy mógłbym zrobić szlachecki długi łuk? Ogólnie chciałbym do tego szlacheckiego dopuścić, rzeczywiście. Weźmy to i to. Natomiast weźmy sobie teraz to i to. Trochę postrzelamy. Well now, I always like to know a bit about people before I... Ragnar. Niedobrze. Niedobrze, bo widzicie, o co chodzi. Ci tutaj... Ja miałem przejechać tylko obok i mnie zaatakowali. Ja myślałem, że oni muszą najpierw wylądować. Nie, no to chyba nie ja powinien się tutaj poddać. Spróbujcie. Niestety, dużo żołnierzy stracimy, ale widzicie, o co chodzi. Widzicie, co się stało. Wiem, pani Shield Maiden, że... Nie jest to. Ja myślałem, że oni będąc na wodzie muszą najpierw wylądować, żeby w ogóle ze mną zacząć walczyć. Ale teraz, dobra, mam kliknięte na nich i teraz sobie z wami zawalczę. Raz jeszcze. Być może moich żołnierzy odzyskam teraz. Nie wiem, czy ona ma moich żołnierzy, czy nie. Infantry move! Move! Cavalry move! Follow! Horse follow me! Cavalry! A horse kill them and charge! So move! At
też do przodu. Po prostu ruszamy na nich. Nie będziemy tutaj myśleć o jakiś... Oho, zapomniałem, że mam łuk. Czy mnie daje mi, żeby przestali strzelać, nie? Nie o to chodziło. Zdecydowanie lepszy topór trzeba sobie teraz załatwić. Mam kasę, więc sprawię sobie go. Chociaż ten w statystykach jest dobry, ale próbuję chyba nieco potężniejszego uderzenia. Nawet kosztem szybkości jakiejś, nie? Trafiłem. Teraz już nie. 9 im zostało gdzieś. O, ty! Teraz trafiłem go z łuku. Jeździectwo 90 punktów. Do widzenia. O, ty! Zastanawiam się, kto tutaj kogo trafi. Jeszcze dwóch. Znaczy tam aż go ich gonią. No już się kończą, czy co jest? A, mi chyba... Nie, patrz. To zawraca. Dobra, mamy to. Sława morale. I mam nadzieję odzyskać coś swojej armii. Oczywiście złapaliśmy ją. Lord Aslan, nie ma potrzeby dziękować. Nie ma potrzeby dziękować. Przepraszam panie, lecz... A, William chciał mi złożyć. Przepraszam panie, lecz czuję, że muszę to przemyśleć. Och, prawie bym przysięgę złożył. Ale uwolniłem króla. Słuchajcie, uwolniliśmy króla angielskiego. No nie mam tytułu odcinka. Uwolniłem króla Anglii. Teraz tak, handel. Zobaczcie, jak dużo tych punktorów powbijaliśmy, nie? Owca i teraz tak. Ryby mam, sera nie mam. Masło mam, mięsa trochę, oliwek trochę, dobra. Teraz tak, na pewno trochę tego trzeba wywalić. Ale też kilka koni jucznych kupmy. Dobrze, cudownie. Teraz urok. Relacje z tą samą płcią damy, bo przeciwną to i tak damy radę sobie. Farmem naszym. Teraz tak, tutaj jest co wy robicie. Patrolujecie okolice, dobrze. Patrolujcie, my zwerbujemy żołnierzy, nie zwerbujemy na razie. Ale damy radę. No dobra, tutaj ich jakoś, ojcie, jest 120 jakiś. Musimy... 18. Chodźcie. Patrzcie, i wpłynęłem na wodę od razu, na łodzie i uciekają. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczonka. Cześć.